Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy całe danie główne. Będą to piersi z kurczaka z serkiem pleśniowym i porzeczkami wraz z ryżem. Przepis jest całkowicie wymyślony przeze mnie, jest moją innowacją, także sama jestem ciekawa, jak wyjdzie. Potrzebne nam będą widoczne tutaj składniki, a więc oczywiście filety z kurczaka, ja mam 4 sztuki, porzeczka czerwona, serek pleśniowy, ja mam tutaj taki francuski, on jest bardzo dobry, bo jest bardzo, bardzo aromatyczny, jedno jajeczko, ryż, siemię lniane i koperek. Także jak widzicie, zapowiada się bardzo, bardzo zdrowy obiad, ponieważ wszystkie te składniki są naprawdę zdrowe. Może nie wiecie, ale serek pleśniowy bardzo, bardzo poprawia samopoczucie, więc warto go jeść. Zaczął się sezon na porzeczkę czerwoną, więc warto kombinować i robić z niej różne potrawy. W pierwszej kolejności zetrę serek na tarce. Serek jest bardzo miękki, więc jeśli nie możemy zetrzeć na tarce, to można się wspomóc widelcem i po prostu go tak rozdrobnić. Dodajemy siemię lniane, koperek, jajeczko i mieszamy. Ja tutaj żadnych przypraw nie daję, ponieważ chcemy poczuć wszystkie smaki, ale oczywiście można użyć soli i pieprzu według uznania. Wymieszałam dokładnie, następnie dodaję porzeczkę i delikatnie mieszam. Ale fajnie się zabarwia. Może Was zaskoczy ten skład, ale zapewniam, że porzeczka idealnie pasuje do serka pleśniowego. Filety wkładamy do wkładu do gotowania na parze. Delikatnie osalamy i na każdego filecika wykładamy naszą masę. Gotowe wyglądają prześlicznie, naprawdę tak kolorowo i na pewno będą smakować bardzo, bardzo dobrze. Dzisiaj ujęcia może są takie nie za bardzo, ponieważ musiałam sobie radzić sama i przed sekundką Aleksandruś wrócił, więc mi troszkę pomógł. Ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Są krótkie, ale chyba zrozumiałe, także po kolei Wam fajnie pokazuję. Przechodzimy do Lidlomixa, w którym umieszczamy wkład do gotowania na parze. Sypujemy ryż i zalewamy wodą. 1,5 litra wody nam potrzebne. Ja wody nie solę. Oczywiście można ją posolić. Ryż jest całkowicie pokryty wodą. Nasze fileciki umieszczamy w Lidlomixie. Przykrywamy. Wybieramy program gotowanie na parze. Czas 20 minut. Czas dobiega końca. Pachnie przepięknie. Jeszcze chwila cierpliwości. I uwaga, uwaga, jeszcze sekundka i voilà, gotowe, więc zajrzymy wspólnie. Ściągnęłam górę, aby najpierw pokazać Wam, jak wygląda ryż, a więc jak widzimy, jest ugotowany fajnie. Elegancko wygląda. A teraz zobaczymy do kurczaczka. Tadam! Wyglądają przepięknie nasze fileciki. Ale smakowitości będą. Przepysznie, a więc nakładam na talerz. Wygląda bardzo, bardzo smakowicie. Ale powiem szczerze, że ryż mógłby się gotować troszkę krócej, bo jednak możemy zwrócić uwagę, że lekko jest za miękki moim zdaniem. Więc 15 minut byłoby pewnie idealnie. Także to już jest kwestia gustu, jak wolicie, czy wolicie bardziej miękki, czy jednak bardziej twardy, ale ja mówię, jak sytuacja po prostu wygląda, żeby być szczerym całkowicie. I teraz będziemy testować nasze mięsko, jak smakuje, ale widzę, że jest cudne.
burza za oknem szaleje, więc być może to słychać. Także ciemno mi się zrobiło, ale czekam na pomocnika i robimy test. Kroimy. Mięsko idealne. I a tu muszę tak. Degustacja smakowa, oczywiście z porzeczką, żeby było. Wygląda przepięknie. Uwaga. Jest przepyszne, wręcz wyborne, także wszystkim polecam. Naprawdę potrawa godna uwagi. Zachęcam do zrobienia, póki jest sezon na porzeczkę czerwoną. Także zdrowa, przepyszna, szybka potrawa. Dziękuję za uwagę i smacznego!